Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na potrójne espresso. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj w tej części naszego programu pan Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu. A także Zdzisław Wolski, Lewica, witam serdecznie. Witam Panią redaktor, witam telewidzów. Centrum, blok centroprawicowy we Włoszech 43% uzyskuje. Wygląda na to, że to właśnie ugrupowanie bracia Włosi i Giorgia Meloni będzie premierem Włoch, pierwszym w historii Włoszech. Panowie, no i poproszę o komentarz, czy to jest prognoza, w jakim kierunku jednak będzie teraz odwracała się Europa? Wszystko było raczej w kierunku ostatnio bardziej zachodni, dużo środowisk w kierunku lewicowym chciała popchnąć Europę. Ursula von der Leyen zresztą grzmiała i mówiła, że jeżeli Włosi zadecydują na centroprawicę, zagłosują, to będą tego konsekwencje. I co się okazuje? Dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej może być rano bardzo zaskoczona. Na początek pan Paweł Rychlik. Dzisiejszy poranek to przede wszystkim poranek nadziei na to, że sytuacja w Unii Europejskiej zmieni się i tu nawet jakby nie chodzi o to, że nastąpi jakaś zmiana frontu, tylko po prostu zwycięży racjonalne myślenie. W ostatnim czasie Unia Europejska pod wpływem polityków lewicowo-liberalnych niestety zaczęła przekształcać się w taką później wytwórnie dokumentów o charakterze ideologicznym. I słowo ostatnie pani Urszuli von der Leyen o tym świadczą. Zwyciężyła demokracja, szanowni państwo. Tym razem prawica, centroprawica zwyciężyła, ale przede wszystkim zwyciężyła demokracja, a nie nacisk silniejszego nad słabszym, i to naprawdę wielki dzień zarówno dla narodu włoskiego, dla Włoch, dla Republiki, ale przede wszystkim dla Unii Europejskiej, bo mimo tego, że próbuje się ją scentralizować i zrobić z niej superpaństwo, to jednak jest to dalej Europa wolnych narodów. Pan Zdzisław Wolski, pan jako reprezentant lewicy, czuje zmartwienie, że jest to jednak zła prognoza, bo przecież no, w Polsce wybory za rok, ale lewica jednak zdobywa coraz mniejszą liczbę głosów, między innymi we Włoszech. Może to być jakaś prognoza, w jakim kierunku i Polacy pójdą? No myślę, że dla każdego obserwatora życia politycznego w wymiarze światowym jest zauważalne, że w sytuacji, no szczególnie po epidemii, teraz w czasie wojny trwającej na wschodzie, narastają trudności gospodarcze. Poziom życia ludności w wielu krajach nie jest zadowalający. No i siłą rzeczy jest to dobry okres i to trwa od lat. To właśnie wzrostu popularności partii populistycznych, prawicowych, sprzyja to partiom narodowym, czasami nawet faszystowskim, i chyba częścią tego procesu jest to, co się wydarzyło we Włoszech, bo myślę, że już w zasadzie pewnym jest, że będzie rząd prawicowy z panią Giorgią Meloni jako premierem, notabene pierwszy raz w historii Włoch. Może i dla Unii Europejskiej jednak jest to o mniejszym znaczeniu, niż gdyby to się stało we Francji, a też takie zagrożenie było. Natomiast wracając do istoty problemu, no pani Ursula von der Leyen no chyba niefortunnie powiedziała to właśnie o narzędziach jakichś tam w stosunku do Włoch, gdyby prawie. No panie pośle, nie jakiś tam, tylko powiedziała wprost, znajdziemy takie narzędzia prawne, jakie znaleźliśmy w kontekście Polski i Węgier. No, czy to nie jest groźba? Zależy, no jaki, powiedzmy, skala emocji była zawarta w tej wypowiedzi. Ale no mówiła z satysfakcją, to bardzo ostro. Będzie pracowała z każdym demokratycznie wybranym rządem. To dotyczyło również Włoch. Ale dała do zrozumienia, że Włosi nie dostaną kasy.
No, że być może nie dostaną, no nie to, że nie dostaną. Niestety wymieniła Włochy właśnie w taki niezręczny, polityczny sposób z Węgrami i z Polską. Natomiast myślę, że to w części okolicznością łagodzącą dla niej w tej właśnie wypowiedzi jest to, że bardzo jest nastawiona na to, żeby Unia Europejska po pierwsze istniała, żeby była współpraca i jako przewodnicząca Komisji Europejskiej jej wypowiedź była chyba nazbyt pragmatyczna i kierowana dobrymi emocjami, ale nie powinna nastąpić. Taka jest moja ocena. Co dalej? No, dobrze, to co dalej? To za chwilę jeszcze zapytam pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, a jaka jest pana ocena tych słów Ursuli von der Leyen? No i czy rzeczywiście słowa zamieni w czyny? No jest to, są to słowa skandaliczne. Ja tutaj, panie pośle, no nie zgodzę się, że tutaj pani von der Leyen chce współpracować z rządami, bo przykład jest chociażby polski rząd został utworzony w wyniku demokratycznych wyborów. W 2019 roku zdecydowanym zaufaniem obdarzyli wyborcy Prawo i Sprawiedliwość i właśnie w ramach tej partii, czy koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, został utworzony rząd, który niestety jest w dużej mierze nieakceptowany przez właśnie Unię Europejską, przez elity europejskie. I te słowa są z jednej strony, myślę, że poprawiły wynik wyborczy centroprawicy, ponieważ myślę, że Włosi obywatele, wyborcy we Włoszech po prostu zirytowali się tym, że próbuje się wywrzeć zewnętrzny wpływ na to, co dzieje się w ich ojczyźnie. A przecież pamiętajmy, że historia Republiki też jest bardzo skomplikowana. Państwo włoskie tak de facto od niedawna cieszy się zjednoczeniem, jeśli chodzi o od południa po północ. I tego rodzaju słowa naprawdę no są skandaliczne, niezależnie czy to pod kierunkiem Włochów, Polaków czy Węgrów. My jesteśmy i do takiej Unii wchodziliśmy. Do Unii Europejskiej, do wspólnoty wolnych narodów, suwerennych narodów, które w sposób demokratyczny decydują o sobie i wybierają swoje władze. Weszliśmy do Unii przede wszystkim gospodarczej, do tej wspólnoty gospodarczej, która była w zamyśle ojców założycieli, ale nie... No ale dzisiaj po wielu latach chyba trochę inaczej mamy inną wspólnotę. Nie na to się chyba godziliśmy w tym 2004 roku, panowie. Przejdźmy do tego pytania, co dalej, bo tu Zdzisław Wolski powiedział, bardzo dobre zadał pytanie. Jaki będzie to rząd? Jakie będą relacje polsko-włoskie teraz? Będziemy mieli wspólny kierunek. Tutaj są pewne zarzuty w kierunku Giorgi Meloni, że ona, no właśnie, ktoś jej zarzuca, też szczególnie opozycja, że popierała Władimira Putina, co jest raczej bzdurą, bo od wielu miesięcy wspiera Ukrainę, angażuje się bardzo czynnie w pomoc Ukrainie. Zdzisław Wolski. No myślę to, co pani redaktor mówi, że nie będzie chyba tak źle. Mówię o relacjach Włoch w stosunku do Putina. Bo pani Giorgi Meloni parokrotnie już udowadniała, że jest antyputinowska w dotychczasowej działalności. Mam nadzieję, że to ona będzie premierem, a nie na przykład Salvini z tego bloku prawicowego, który zasłynął również z tego, że na Placu Czerwonym paradował niedawno w koszulce Putina, że zostanie zmarginalizowany w prawicy, że nawet no, dość ekscentryczny premier Berlusconi, który były premier oczywiście, to wielokrotny Berlusconi, że też nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia, czyli że będzie kontynuowana we Włoszech polityka jednak wspierająca Ukrainę, że będzie kontynuowana polityka
współpracy w Unii Europejskiej, bo przypominam, że jednym z założeń Putina, gdy ruszył w lutym na Ukrainę, to było nie tylko, że w przeciągu paru dni zajmie Kijów i pewnie władzę swoją wsadzi i tak dalej, ale liczył na to, że zacznie pękać i Unia Europejska, i NATO. I nic się takiego nie stało. Jest to dla nas, jako dla Polski, bardzo ważne. I tak jak kończąc tą część wypowiedzi, mam nadzieję, że przy nowych rządach nie dojdzie do zmiany polityki w tym zakresie. A tak na marginesie, to jest chyba ostatnie zdanie. Będzie 70, bodajże 6, w każdym razie ponad 70 rządów już było w ostatnim 70-lecia w Włoch. Czy ten rząd, te statystyczne, jeden rok przetrwa? Może tak, może nie. Pamiętamy, że zawsze również w polityce Włosi mieli mnóstwo temperamentu. Także... Oj tak, ale tu postawmy na razie przecinek jeszcze. Bardzo proszę, pan poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko się zastanawiam, jak ta współpraca będzie wyglądała, jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem tej współpracy takie groźby padają z ust szefowej Komisji Europejskiej. Jak pan by chciał współpracować na miejscu właśnie Giorgi Meloni? Z pewnością dzisiejszy poranek dla członków komisji, części członków Komisji Europejskiej, Komisji Weneckiej, to taki poranek poniedziałkowy, że tak się wyrażę, nie napawający optymizmem. Natomiast jestem przekonany, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną i postawę wobec Rosji, tutaj w ramię będziemy z premier Meloni, a zakładamy, że właśnie pani Meloni zostanie premierem. Ten kurs antyputinowski będzie kontynuowany. Natomiast myślę, bardzo wiele połączy nas w relacjach i w postawie wobec zachowania Unii Europejskiej, polityki energetycznej Unii Europejskiej. Włosi, zresztą to niezadowolenie i to, o czym mówił pan poseł, że jest to pewnego fali niezadowolenia, ona również wynika z polityki migracyjnej Unii Europejskiej i z tego, że to Włosi w 2013, 14, 15 roku zostali pozostawieni sami sobie i po prostu następuje kryzys zaufania wobec instytucji Unii Europejskiej, która sama przeżywa kryzys. I dlatego dobrze, że takie reformatorskie frakcje i wybitne, bo myślę, że pani premier Meloni należy uznać za charakter, kobietę z charakterem, która z pewnością będzie stawiać opór wobec tym chorym zakusom Unii Europejskiej, chociażby w polityce i decyzjach energetycznych, które niestety sami teraz odczuwamy na swojej gospodarce. Tak, i do tego teraz przejdźmy, bo czas nas goni i ramówka. Panowie, to teraz jedno z bardzo ważnych wydarzeń w tym tygodniu, to znaczy uruchomienie gazociągu Baltic Pipe, to już jutro. Na tym uruchomieniu tego gazociągu już w sobotę popłyną pierwsze przepływy, natomiast na tym uruchomieniu będą obecni oczywiście premierzy trzech państw, Norwegii, Danii i Polski. I takie pytanie do przedstawiciela lewicy. Kto zablokował projekt Baltic Pipe i dlaczego? Nic mi nie wiadomo o jakiejś blokadzie, natomiast w dyskusji kiedyś... Pan żartuje, panie pośle, że panu nic nie wiadomo, że Leszek Miller zablokował projekt Baltic Pipe. Ale to było w innym okresie, inaczej to się wszystko wydawało. Czyli się nie liczy. Niestety, że Putin... okaże się trwale, że będzie prowadził Rosję do państw demokratycznych. No niestety rozczarowanie było w 2014 roku, no tym bardziej teraz. To jest oczywiste. Ale pamiętajmy, że ten rurociąg jest to, no oczywiście ja mówię jako skrót myślowy, to jest tylko rura.
kosztowna rura z dużym nakładem finansowym również ze strony Polski. Natomiast jest to gazociąg wpięty do Europajpu, czyli budując tą rurę, tak jak w każdym kraju dobrze funkcjonującym, przewidującym, z dobrymi strategami, w tym wypadku, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, należało mieć umowy. My rurę mamy, mamy pojedyncze miliardy gazu na szelfie norweskim z własnych złóż, znaczy z dzierżawy naszych złóż tamtejszych. A co zresztą w tym roku, i to pan premier akcentuje, i to należy wierzyć, że te kilkaset milionów metrów sześciennych w tym roku popłynie, bo taka będzie przepustowość w tym roku, ale czy w przyszłym, tak jak liczyliśmy, że będzie to 10 miliardów metrów sześciennych kierowane z Norwegii do Polski, okazuje się, że tu już ten kraj porezerwował sobie, pozawierał umowy, a nasze PGNiG na czas tych umów nie zawarło. Dobrze, ale panie pośle, bo ja bym chciała ustalić fakty, a pan trochę odwraca kota ogonem. Nie. Ustalmy fakty. Pierwszą umowę na Baltic Pipe anulowano za czasów rządów SLD. Później kolejny raz anulowano za czasów rządów Platformy i PSL-u. Czy panu nie jest dzisiaj jednak wstyd za kolegów, za Leszka Millera? Niech pan tak odpowie, tak albo nie? W sensie, mimo sprawności, cokolwiek to znaczy, Leszka Millera prorokiem i jasnowidzem nie jest, nie przewidywał wtedy, że w tą stronę to pójdzie. To jest oczywiście zła decyzja, patrząc z dnia dzisiejszego, ale w ówczesnych czasach wydawała się logiczna. Ale idąc tym kanałem, dobrze, że ta rura jest, ale czemu to aktualny premier nie spowodował, że budując tą rurę, wykładając miliardy złotych we wspólne przedsięwzięcie, nie zagwarantowano sobie umowami wieloletnimi dostawy gazu? Teraz będziemy walczyli o ten deficytowy gaz, płacąc nie wiadomo jakie pieniądze, bo oczywiście to jest utajnione przed opinią publiczną, również posłami, szczegóły negocjacji PGNiG z dostawcą gazu. No tak, ma pan rację, jako opozycja trzeba jakiś kontrargument wyciągnąć, dlatego że no nie wszyscy politycy lewicy, pan się przyzna, przyznają się do tego, że Leszek Miller zablokował projekt Baltic Pipe. Mogliśmy mieć to już bardzo dawno, panie pośle, ten projekt. Mogliśmy się tym nie martwić. I umowę z PGNiG na dostawę gazu. Dobrze, Prawo i Sprawiedliwość, pan Paweł Rychlik, panie pośle. Mogliśmy mieć to zdecydowanie szybciej, kilkanaście lat wcześniej. Okazało się, że SLD, później Platforma, PSL zablokowali. Dzisiaj czeka pan na takie przyznanie racji? Czeka pan na tę satysfakcję, że politycy opozycji powiedzą, mieliście państwo rację, że wznowiliście ten projekt? Oczywiście, że takie słowa nie padną, natomiast ja tutaj współczuję panu posłowi, razem pracujemy w Komisji Zdrowia i współczuję panu posłowi, że musi na takie trudne pytania odpowiadać. Tłumaczyć się za kolegów. Środowisko lewicy. Panie pośle, jednak należy zwrócić uwagę, że osoba, która odpowiada za państwo, a taką osobą premierem rządu polskiego był premier Leszek Miller, nie może podejmować decyzji na zasadzie tego, że coś mu się wydaje, tylko na faktach, na doświadczeniach, a doświadczenia historyczne z Rosją mamy, chyba pan tego nie podważy, bardzo przykre. I to była decyzja po prostu fatalna, podyktowana tym, że Leszek Miller pochodzi z tej, a nie innej partii, która przecież była satelitą Sowietów w Polsce i pewnie dlatego ten dyskurs po decyzji pana premiera Buzka w 1997 roku ten kierunek został zmieniony znów na politykę wschodnią. A już nie wspomnę ostatniej wypowiedzi z początku tego roku pana Waldemara Pawlaka, który przecież również pochodzi z tego, politycznie pochodzi z tego bloku postkomuny, który krytykował budowę tego gazociągu Baltic Pipe i przecież mówił, że mamy ten wspaniały rosyjski gaz, który przecież tak samo jak norweski pali się w kuchenkach. To jest kompromitacja całej elity politycznej III Rzeczpospolitej, może nie całej, ale tej, która lejce władzy
trzymała przez znakomitą większość od 1989 roku, a dzisiaj próbują po prostu wybielić się i szukać kontrargumentów. I jestem w stanie, panie pośle, jeszcze przewidzieć, że ten temat, ten wątek na pewno będzie elementem i kampanii wyborczej, ale też właśnie będzie determinował wybory, które odbędą się w Polsce za rok. I obyśmy mieli łagodną zimę, bo to jest w interesie całego kraju. Tego panom życzę na pewno, ale a propos cen i a propos zimy i tego, co nas spotka jesienią i zimą. Rząd ma propozycję. Ma propozycję dopłaty do węgla, ale nie tylko. Ma propozycję wsparcia przedsiębiorców. Ma propozycję również dla gospodarstw domowych. I co teraz najważniejsze? Spółki Skarbu Państwa z nadzwyczajnych zysków będą miały obowiązek, tak jak powiedział zresztą w weekend premier Jarosław Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński, będą miały obowiązek wspierać, dokładać się do walki z kryzysem. No i teraz zapytam pana z lewicy, czy to już wystarczające formy tej pomocy, na jaką czekają Polacy i czy ten pomysł ze spółkami Skarbu Państwa jest dobrym pomysłem, bo to przecież oni czerpią dzisiaj ogromne korzyści z tych cen bardzo wysokich. Pani redaktor, w tej chwili jest kryzys. Na nasze różne wcześniejsze błędy typu odnawialne źródła energii i tak dalej. Oczywiście, że nałożyły się potężne perturbacje na rynku energii po ataku Putina na Ukrainę i mam nieodparte wrażenie, mógłbym to przez jakiś czas poszerzać, że nasz rząd zupełnie nie ma kontroli, nie ma jakiejś strategii, nawet z tym słynnym zakupem węgla. Kto w ten węgiel miał kupować? A kto chce zamykać kopalnie węglowe w Polsce? No, ale kto, powiedzmy, różne te certyfikacje i tak dalej, że docierają lub nie. Nie docierają, nie miały dotrzeć, a dociera jakieś błoto prawie, że. I to nawet nie ma winnego. Ale już tak, żeby nie przedłużać, to co pani redaktor mówi, o której my to pomyślę, jeżeli chodzi o to tak zwane opodatkowanie spółek Skarbu Państwa, o który pani pyta, ten pana wicepremiera Sasina czy premiera Morawieckiego, oni mają różne podejście do tego, a jednak by wypadało, żeby mieć strategię, której nie mamy i ją realizować. Więc ad vocem, pan Rychlik. Bo i nawet może 30 miliardów, no poczekajmy, jak to się wreszcie rząd między sobą w dużej nerwowości, w przerażeniu, że mogą poprzez właśnie z tego powodu nawet wybory przegrać, niech wreszcie się dogadają. Dobrze, to ad vocem, Paweł Rychlik. Polski rząd proponuje rozwiązania dla gospodarstw domowych i gospodarki, które są, myślę, jedne z pierwszych w Europie. I myślę, że niejedno państwo będzie również podobne rozwiązania wprowadzać, ale my już je po prostu wprowadziliśmy. Chciałbym tylko tutaj tego fake newsa, którego pan niestety, panie pośle, powiela o węglu, który jest importowany, o jakości tego węgla. Ten węgiel od lat dociera do Polski, jego jakość jest odpowiednia, dlatego też myślę, że nie należy ulegać temu, co pokazuje internet i siły, które z pewnością nam nie sprzyjają. A jeśli chodzi, czy te rozwiązania są wystarczające, na pewno jest to ogromny wysiłek dla, jeśli chodzi o dodatek węglowy, o wsparcie gospodarstw domowych dla budżetu państwa. Tutaj z pewnością spółki powinny w sposób zdecydowany współuczestniczyć również w tej solidarności ze słabszymi. Natomiast moim zdaniem to i tak może być za mało, jeśli Unia Europejska nie podejmie decyzji o zamrożeniu, cen energii, ponieważ to może bardzo negatywnie odbić się na gospodarce, na przedsiębiorstwach.
przedsiębiorstwa nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii mogą po prostu tego skokowego wzrostu cen energii nie wytrzymać w stosunku do gospodarek tutaj Indii, kropka. Afryki. Tutaj kropka, panowie. Jeszcze jeden temat już w weekend. Krajowa Konwencja Nowej Lewicy i Razem. No i co się dzieje w tej opozycji, panie pośle? Bo tak, Włodzimierz Czarzasty mówi co innego, Donald Tusk mówi co innego. Nie do końca chyba się tam dogadujecie. Po tym spotkaniu liderów. Tak, tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie. To, co kolega tutaj mówił, no coraz bardziej te decyzje również na rynku energetycznym w tej chwili przypominają minione czasy. Czasy gospodarki centralnie sterowanej. Może o to chodzi prawicy, tego nie wiem. Ale wracając do tego tematu nadchodzących wyborów, no wiadomo, mamy nową lewicę, czyli przypominam, były SLD i Wiosna, Biedronia. Mamy partię Razem, w której jesteśmy i myślę, że będziemy dalej we wspólnym, nie tylko klubie parlamentarnym. Ale cała lewica się nie dogaduje. No ale to jest raczej, myślę, twórcze niedogadywanie się. Jakoś tak wewnątrz pewnie się, no jak to się mówi tak kolokwialnie, utrzemy i nasz wspólny, bo w tych strategicznych rzeczach dla przyszłości kraju, fundamentalnych rzeczach, jeżeli chodzi o programy, mamy daleko idącą zbieżność. Dobrze, to czekamy na program. Czekamy na program, który państwo zaprezentujecie w weekend, ale ja zapytam pana posła z PiS-u. 32% macie państwo w sondażu w Rzeczpospolitej. Oczywiście to jest miejsce pierwsze na tym podium, ale Koalicja Obywatelska 27% ma, Polska 2050 10% ponad. No, jest tutaj pewne ryzyko. Pani redaktor, właśnie te sondaże, które różne wyniki są tych sondaży, jedne pokazują 32, drugie 35, jeszcze inne 38, 36. To jednak świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi po prawie już dwóch kadencjach, po tej ostatniej kadencji, po tych ostatnich trzech latach pandemii, kryzysu wywołanego pandemią, tym całym zamieszaniem, a teraz wojną i kryzysem związanym z inflacją i cenami energii. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie prowadzi w sondażach i to świadczy o tym, że po prostu przede wszystkim jesteśmy wiarygodni, bo myślę, że w tej sytuacji, gdyby była Platforma, ona byłaby już dzisiaj pozamiatana i podzielona. Prawo i Sprawiedliwość jest monolitem, ma w przeciwieństwie do Lewicy lidera i liderów, dla których nie najważniejsza jest władza i dominacja, ale właśnie to, żeby to państwo dobrze, nawet nie tyle reformować w tym czasie, co dobrze nim zarządzać w dobie kryzysu, a musimy przyznać, że ten kryzys jest i te plagi egipskie na ten rząd spadają. Inny rząd by sobie z tym po prostu nie doradził. I kropka, panowie. I dlatego też to poparcie. Bardzo dziękuję. Bardzo panom dziękuję. Życzę dobrego i ciepłego dnia. Dzisiaj Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość, Zdzisław Wolski, Lewica, byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję panom. No, dziękuję serdecznie. A już za chwilę o pseudoreferendach na Ukrainie z Andrzejem Iwaszko, Stowarzyszeniem Kulturalnym w Mariupolu. Do zobaczenia.